Kiedyś Rosja, Austria i Prusy na Polskę mieli chytre zakusy. Niestety w końcu im się udało i zagrabili Polskę całą. Przez długie 123 lata nie było nas na mapie świata. I jak to czasem mówią dorośli, wtedy nie było niepodległości. Co to jest niepodległość? Teraz wiem już na pewno. Każde dziecko dziś woła, to polski dom, polska szkoła. Co to jest niepodległość? Teraz wiem już na pewno. Zaraz po pierwszej wojnie światowej powstały piękne mapy, już nowe. Tak właśnie nasza historia biegła, że Polska dzisiaj jest niepodległa. Co to jest niepodległość? Teraz wiem już na pewno. Każde dziecko dziś woła, to polski dom, polska szkoła. Co to jest niepodległość? Teraz wiem już na pewno. Jedenasty listopada 1918. Zapamiętamy już na zawsze. 11 listopada 1918. Zapamiętamy już na zawsze. Co to jest niepodległość? Teraz wiem już na pewno. Każde dziecko dziś woła, to polski dom, polska szkoła. Co to jest niepodległość? Teraz wiem już na pewno.